Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj przedstawię Wam stylizację na walentynki. Będą to stylizacje na różne okoliczności, i na dyskotekę, i na jakąś romantyczną kolację z naszym partnerem, także myślę, że czymś Was zainspiruje, w czymś pomogę. No i co, zapraszam do oglądania. Pierwsza stylizacja, jaką przygotowałam, jest trochę bardziej odważna i bardziej seksowna, ale żeby nie było za bardzo seksownie, to mamy na sobie marynarkę taką w stylu męskim, oversize'ową, ona pochodzi z Armaniego, ale kupiłam już Mateksie za 10 zł, także warto odwiedzać vintage shopy, co by nie przepłacać. No i tak, spodnie upolowałam na wyprzedaży u Jessiki Mercedes. Body jest z H&M-u, a szpilki klasyczne czarne z Voyasa. Połączyłam tutaj właśnie taki bardziej seksowny styl z takimi klasykami jak czarne szpilki i ta właśnie marynarka, którą można nawet podwędzić z szafy swojego partnera, jeśli nie mamy takiej w swojej szafie. Także pierwsza propozycja, a jeszcze zapomniałam, opaska i biżuteria, to jest Zary, a to z H&M-u. I tak prezentuje się całość. Kolejna stylizacja, taka bardziej młodzieżowa. Postawiłam na tę samą marynarkę. Pasek Gucci i dobrałam pod spód, już Wam pokazuję co, bo oczywiście zrobi się nam cieplej na randce, możemy zdjąć. I mamy taką fikuśną bluzę z myszką Miki. Myszkę Miki pewnie każdy lubi, tak jak i Disneya. Z tyłu jest taki słodki napis przytul mnie. Dlatego taka seksowna, ołówkowa, czarna spódnica z takim odważnym dość rozporkiem, bym powiedziała. I buty takie też fikuśne, one są takie dwukolorowe, mienią się na czerwono-niebiesko, w zależności jak pada światła i jak ustawimy sobie stopę. A tak prezentuje się całość z marynarką, bądź nie, jak wolimy. Jeszcze to jest taki kapturek, bo kaptura nie założymy na randkę. Ale jak się zrobi chłodno. A no jeszcze mam takie błyskotki na sobie, takie właśnie walentynkowe pierścionki w serduszka. Coś tego typu. Propozycja najbardziej uroczysta na taką ekskluzywną, może bym powiedziała, randkę z naszym ukochanym. Jest to sukienka z odzieżowego Pola, polska marka, polecam. Do tego dobrałam nude takie kabaretki i Stop Shopa złote vintage sandałki i całość uzupełniłam naszyjnikiem. Jest to takie serduszko z kluczykiem, kluczyk do mojego serca i tak prezentuje się cała stylizacja. Kolejna stylizacja z moim ukochanym fioletem, taka bluzka z H&M-u, troszkę już ją mam w swojej szafie, bawiłam się w niej na 25 swoich urodzinach. Do tego ta sama spódnica, którą mogliście zobaczyć w poprzedniej stylizacji, czarne rajstopy grubsze i takie właśnie botki z takim asymetrycznym, wystającym obcasem z rezerwtu. Jeszcze uzupełniłam całość modnymi teraz łańcuchami, a ten pochodzi akurat z Bershki. Możecie teraz w ogóle łapać promocję, bo te wszystkie łańcuchy w Bershce przecenione są z 80 zł, czy tam z 59 na 15 zł. Ja sobie kupiłam taki, jeszcze klasyczny, cały srebrny i złoty, także polecam. No i tak prezentuje się całość. Jak ktoś lubi fiolet, to na pewno ta stylizacja będzie jego faworytem, tak jak moje. Pierwszą stylizację przygotowałem z ubrań z szafy, jest to motocyklówka z H&M, koszula z Zary, prześwity, z podspodem, pod spodem jest taka bardziej ciemna, matowa, z góry jest prześwitująca, satynowa, całe ciało prześwituje w niej. Seksownie na randkę. Seksownie na randkę, spodnie Zary, buty Zary. I tak i całość. Cała siła. Tak.
drugiej stylizacji postawiłem na dwa największe trendy tego sezonu, czyli fiolet i pepitka, która już przez dłuższy czas jest bardzo w modzie. I tak bomber jest Zary, na sprzedaży kupiony, ale w tamtym roku była ta kolekcja. Spodnie mam na lub 3 lata, właśnie pepitka, buty też Zary, i sweter, czyli taki casualowy, czarny, zwyczajny sweter. W trzeciej stylizacji postanowiłem wyłączyć paski biało-czarne, które mają zadanie wydłużyć sylwetkę, z czarnymi ala skórzanymi spodniami, butami w stylu balisiaka, płaszcz kamelowy, klasyczny i okulary z taką jakby bursztynową panterką Zary. Całość wygląda dość tak inaczej. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że jakieś stylizacje wpadły Wam w oko i będziecie mogli się nimi zainspirować i wykorzystać w swoich stylizacjach walentynkowych. Jeśli jeszcze nie znaleźliście nic w tych propozycjach, to również odsyłam na bloga, tutaj podlinkowane, tam stworzyłam dla Was właśnie stylizację z sieciówek w kolażach. Również mam takie usługi, więc jeśli nie macie pomysłu na stylizację, mogę Wam taką stylizację online stworzyć. Także zapraszam do kontaktu. No i co? Dużo miłości dla Was wszystkich, bo to najważniejsze w życiu. Dzięki za oglądanie filmika, jeśli się podobał, wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Dzięki.